Dzisiaj odwiedzimy lokal po kuchennych rewolucjach, w których ceny podobno szokują. Dodatkowo jest to lokal, w którym pizzę kroi się nożyczkami, z czego pani Magda Gessler nie była zadowolona. Taki mały ziemniaczek mi już, ale słuchajcie, mamy pizzę. Jak wypadnie restauracja i co można tam zjeść? Odpowiedź w odcinku. Zaczynamy. Moi drodzy, jesteśmy już w Gdańsku w restauracji i zamówiliśmy 5 pozycji w sumie, tak? 5 pozycji po kuchennych rewolucjach. Na pewno będzie melon. Na pewno wjedzie pizza, oczywiście. Wjedzie zupka. Okej, dobrze powjechało w międzyczasie nasze cappuccino tutaj. Widzieliśmy artykuły w internecie, które twierdzą, że jest dość drogo. O cenach porozmawiamy później. Lokal jest dość mały, więc dużo osób patrzy. Mamy właścicieli nawet koło siebie, można powiedzieć. Więc takie warunki do nagrywania. Czekamy na pierwsze dania. Przystawka, zupka, wieleci i będziemy mówić, czy dobre. Moi drodzy, nie będę się powtarzał. Widzicie dokładnie na ekranie, co zawiera to danie. I powiem wam, że zupa wygląda wyśmienicie. No jest taka gęsta, mamy dużo tego parmezanu, są też ziemniaki, no i tutaj jest, to jest chleb, tak? Tak wygląda jak chleb. Wygląda jak chleb, no. Wygląda jak kawałek chleba. Ale śmiesznie, bo w menu jest, że grzanka, a grzanka. Ona jest po prostu w środku. Grzanka, chyba. Tak, no to chleb mamy, grzanka. Ale dobra, no bo chleb i ser, więc dla mnie idealnie. Zobaczcie, podejdźcie bliżej, jak to wygląda. Mega fajnie. Teraz nam się ten parmezan rozpuścił. Mamy tutaj, też pływają nam tutaj warzywa. Mamy tego, to jest chyba ziemniaczek. Dobry. Ziemniak, por, tam masz i cukinia. Ale dobre, super. Jest taki, parmezan dał takiej kwaskowości. Grzanka tak fajnie się rozpuściła. No i do tego warzywa, które są bardzo miękkie. Dla mnie danie to jedno w ogóle z lepszych, które jedliśmy w kuchennych, moim zdaniem. Naprawdę. Byłem tak średnio nastawiony, a jest wybitnie, bym powiedział wręcz. Daję Klaudii, żeby jej pypeć nie wyrósł przypadkiem. Zachęciłam czy nie zachęciłam? Zachęciłeś jak najbardziej. Ja w ogóle chciałam tu robić awanturę, że gdzie jest grzanka, że nie ma grzanki, ale ona jest faktycznie, ten chlebek jest tutaj widoczny. No taka ciekawa wariacja, w ogóle bardzo brązowa jest ta zupa, tak bym ją opisała. Wygląda jak po prostu taki leek and potato trochę, czyli taki, są takie kremy właśnie z ziemniaka i spora, ale tutaj mamy taką wariację na temat minestrone, bo minestrone też, pamiętajmy o tym, kojarzy nam się z taką pomidorową, w ogóle zimną zupą tak naprawdę. Tak. Włoską, a to pewnie jest ciepła, tak? Ciepła jest. Paszna. Czuć bardzo dużo takiego kwaśnego posmaku i on wywodzi i z parmezanu. Taka ostrość parmezanowa. Jest, tak, jest taka ostrość parmezanowa. Bo teraz ktoś powie, że nie kwaś, że parmezan nie jest kwaśny. Tak, ale w ogóle to fajnie, zobaczcie, że ten ser nam tak naprawdę tą zupę zabielił dodatkowo. I taka zrobiła się, no powiem wam, że to jest naprawdę bardzo smaczne. Ja też jak to przyszło, to mówię, mech. Opatrzcie, widzicie, fajnie ten ser tutaj wygląda z tym porem i z tą całą resztą. Jeszcze jeden dziab z ziemniakami i z cukinią. To jest naprawdę zarąbista zupa. Następne danie. Mamy tutaj melona z prosciutto San Daniele. Widzę tutaj pesto, widzę stracciatelle i ma być gdzieś tutaj pasta tuflowa. Na pierwszy rzut oka jej nie widzę, ale no nie będę gadać, tylko próbować. Fajnie, że melon jest obrany, bo ja widziałam, że na kuchennych rewolucjach, ponieważ dzisiaj oglądaliśmy ten odcinek, ten melon nie był obrany i mówię takie, Boże, no czyli ludzie muszą się strasznie męczyć. Ale teraz ten melon obrany jest. Próbujemy od razu z szynką i z tą stracciatellą. No pięknie wygląda, powiem wam, ten ser. I nawet sporo jest tej, tego pesto. Bałam się, że będzie tylko tak ciapnięte. Ale trufla. Pokażę wam, gdzie ona jest. Ona jest tu. Ponieważ pokażę widelcem, wiem, że nie lubicie, ale muszę jakoś wam to pokazać, nie będę paluchem. Tutaj mamy pesto, a to jest pasta truflowa. Bardzo smaczne to jest. Melon akurat... My bardzo często, jedaliśmy tą pozycję we Włoszech i ten melon zawsze smakuje inaczej, ale to jest kwestia tak samo pomidorów, że pomidory we Włoszech smakują inaczej i owoce smakują inaczej, ale bardzo smaczna pozycja. Myślałam, że będzie gorzej smakować. Myślałam, że będzie jeszcze gorsza, ale ta pasta truflowa dodaje takiej wyrazistości. Nie potrafisz wybrać, która lepsza? Nie potrafię wybrać, która lepsza. No dobra, to ja chcę teraz. No. Najpierw czujecie ten owoc, później wjeżdża właśnie ten smak mięsa, no i ta stracciatella na końcu, nie? To jest po prostu hit. Bardzo dobre. Fajne to pesto, fajna ta pasta truflowa, ale ja sobie ją spróbuję tak. Są takie trufle. Bardzo fajne jest. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ono mi się bardziej podoba niż jak było zaserwowane przez panią Magdę Gessler, że teraz jest tak jakoś logiczniej. Tam była jakaś sałata, nie wiadomo co było, nie wiem. Tak. Albo mylę z tą bruschettą może. Buratą. Z buratą, no. Burata była też jako. No. I zamówiliśmy tej buraty, bo wyglądała gorzej. Znaczy wyglądała źle według nas,
programie. Nie miała nic ciekawego, więc stwierdziliśmy, że próbujemy właśnie tego dania. Ja mam wrażenie, że one wydają dużo lepiej niż wyglądały w telewizji. Lepiej są przygotowane i widzę, że tutaj pan właściciel wyciągnął wnioski chyba względem tamtych, bo one są lepiej podane. Moi drodzy, to chyba dobra rekomendacja, patrzcie, żeśmy wyczyścili wszystko. Wszystko wyczyszczone. To jest tak nieoczywiste połączenie z ostraczetelną, że jest aż śmieszne. Naprawdę, jest bardzo dobre. Kościele ciekawe. Coś tam tu na to. Czy to nasza osa z poprzednich odcinków? Mój drogi, wjeżdża główne danie. No i mamy tutaj roladę, która wygląda przekozacko. Tak trzeba powiedzieć. Dostaliśmy specjalny nóż, bardzo ostry. No i co? Przekroimy i próbujemy. O, ale jak takim nożem to można kroić. Aż mi szkoda tej kompozycji całej tutaj. Ale jak ciepło. Próbujemy. Bardzo dobra. Akurat miałem dużo parmezanu, więc takie parmezanowe dość mocno, ale bardzo fajne mięso. Delikatne, rozpływa się, więc to na pewno na plus. Spróbujemy tego pira. Z czego to było to pira? Sos warzywny, tak? Mhm. To próbujemy. Taki dobry, ale smakuje jak taka papka, co się podaje dzieciom. Taka warzywna. Niezła. Dobra, ciekawa. A czy do tego? Nie wiem. Nie jestem pewien, ale spróbujemy sobie. Bardzo fajne jest grillowe. Widać, tutaj jest spieczone to mięso, więc mamy chrupką skórkę. Tutaj mamy parmezan. No i to wszystko właśnie jest położone na tym takim pire warzywnym. No i do tego mamy jeszcze pieczone ziemniaki. To razem ze sobą to smakuje. Bardzo dobre. Takie grillowe danie. Poczułem jak na majówce gdzieś. Naprawdę. Spróbujemy sobie jeszcze ziemniaków. One są w formie takich talerków podane razem z... Co to będzie? Pewnie jakaś... Jest posypane bazylią? Ty będziesz wiedziała? Rozmaryn. Rozmarynem są posypane. Bardzo dobre. Dużo tego rozmarynu jest. On jest taki... Jak tak... Amolu się napił. Trochę, nie? Bo to tak... Słuchajcie, zajadam się, czyli jest dobrze, bo tak mi pracują ślinanki, aż mi ciężko zebrać zdanie, bo wszystko jest bardzo dobre. Do tego mamy taką sałatkę. Co ciekawe, Klaudia ma identyczną. No mamy sałatę, jakoś pomidora. Jest tutaj bazylia. To jest w ogóle chyba pesto, tak? Tak, sałata z pesto i z ogórkami. Bardzo fajne danie, ale przystawki smakowały mi dużo, dużo lepiej. No obie te przystawki, które jedliśmy, to trzeba spróbować. To drugie danie jest ok, jest dobrze, jest smacznie. Ale to jak macie ochotę na coś grillowego takiego, no to jak najbardziej. Jest to ciekawe na pewno. Coś gdzieś poszło. Wiem, o co chodzi Michałowi. To mięso ja bym w ogóle wolała z keczupem. Komacznie, bardzo grillowe jest to mięsko, ma taki fajny posmak i to pire, no taka wariacja, wiecie, żeby było coś ciekawego, coś innego, ale gdyby właściwie zmienił to po prostu na jakiś taki sos barbecue albo ketchup, to też byłoby smacznie, bo to naprawdę smakuje trochę jak taki gerber. Ale co do ziemniaczków, to jest bardzo dużo rozmarynu, więc jeśli nie lubicie, to będzie w ogóle totalnie nie dla was. Ale fajnie, że te larki i coś innego. Bardzo dobre mięso, bardzo dobra wieprzowina, bardzo mi to smakuje. A jeszcze chciałam powiedzieć tylko, że... Właściciel przyszedł do nas, bo zobaczył przecież, że nagrywamy, to już ciężko jest nie zauważyć, jak my wystawiamy tą kamerę od razu. I dostałam za darmo prosecco, ale żebyście nie myśleli, że jesteśmy tutaj kupieni, tylko nam to naprawdę smakuje i jak jest coś nie tak, to mówimy. Na przykład dla mnie te ziemniaki są, ten rozmaryn jest za dużo tego rozmarynu. One powinny być tylko może przyprószone jakoś, a tutaj aż za mocno go czuć. No i to mięsko powinno być po prostu na jakimś takim, wiecie, w chamskim grillowym stylu, to byłoby o wiele lepsze. A, nie spróbowałaś jeszcze sałatki. Chciałam powiedzieć, że oni to pesto robią sami. I to jest bardzo fajne wykorzystanie tego samego składnika w kilku daniach, bo to bardzo fajnie gra, to pesto tutaj z tą sałatą. Przy tym daniu jest takie orzeźwiające. I to jest fajne wykorzystanie tego samego składnika. Podejrzewam, że nie mają dużej kuchni, więc tym lepiej, wiecie, mądrze wykorzystane po prostu. Próbujemy drugiego dania. Drugie główne danie, czyli steak z bakłażana, słuchajcie, w panierce razem z parmezanem. Do tego mamy gnioki w sosie takim pomidorowym, no i sałatkę taką samą z pesto z pomidorami i sałata po prostu z pesto zmieszana razem. Próbujemy, kroimy sobie. Ale fajna jest ta panierka. Ja tak na potrzeby wideo kroję, słuchajcie, żebyście mogli zobaczyć, bo nikt tak nie kroi normalnie. O, bardzo proszę, żebym móc wam podnieść i pokazać, jak to wygląda. Cyk. Oj, czuję, że będzie dobrze.
Bardzo dobra. Ten bakłażan taki po prostu się rozpłynął i bardzo fajna jest ta panierka. Ja lubię panierki, więc trochę jestem kupiony przez tą panierkę i mogę być bardzo nieobiektywny, bo jak ktoś nie lubi tych panierek takich puszystych, no to niestety to danie mu nie podejdzie. Ja po prostu je lubię, więc już na dzień dobry stwierdzam, że to danie mi po prostu jest dla mnie i mi bardzo smakuje. Spróbujemy do tego sobie tych gnioków. Ja to wszystko do was odwracam, żebyście mogli zobaczyć coś w talerzu. Fajnie, że dużo jest tego parmezanu. Ja lubię ser, więc jakie dobre. Tylko ten sos jest taki chłodny. Nie wiem, czy on powinien być. Ale to my długo nagrywamy. Tak, my długo nagrywamy. Racja. Do tego nie oceniajmy. My zawsze zdjęcia, filmy, słuchajcie, to wszystko. Jeszcze nagrywamy shorty. I na Instagramie robimy zdjęcia, więc zapraszam was do naszego Instagrama. Tam również czasem Klawio rzuca różne przepisy, że warto nas na Instagramie obserwować, bo tam są rzeczy, których nie ma na kanale, że polecamy. Dla mnie top. Dla mnie dobre jest. Jeszcze spróbuję z tej strony, może, tego bakłażana. I sobie spróbujemy jeszcze z tym sosem. Ale dla mnie jest dużo smaczniejsze niż od tego dania mięsnego. Dobra. Myślę, że z tych dwóch dań mi bardziej podchodzi ten bakłażan. Ten stek. Jest bardzo, bardzo dobre są te gnioki, bardzo dobry jest ten sos, dużo parmezanu, super panierka, sałatka taka sama, więc nie ma co gadać, to jest top. Tam Klaudii, żeby spróbowała tego. Słuchajcie, Michał mówi, że dobre, bo panierka, ale panierka to w sumie buła, nie? Więc Michał buła. On cały czas tu bułę tutaj ciśnie. Wszystko, co jest z mąką, to dla mnie najlepsze, tak, nie? Tak, on uwielbia. Rozumiem to. W ogóle on trochę przypomina... Mówisz o panierce, czy nie? Tak, o panierce teraz mówię, że ona wręcz aż przypomina takie ciasto jak pączek, ale nie słony, racuchy. Coś takiego, bardzo ciekawe to jest, bardzo fajne. Mi też chyba bardziej smakuje ta opcja wege, bo to jest wege-wege, niż ta mięsna. W ogóle co jest dziwne, bo my zwykle tak bardziej lubujemy się w mięsie, a to jest naprawdę, powiem wam, całkiem spoko. Bardzo smaczna jest ta panierka. Warto zamówić, żeby nawet zobaczyć tą panierkę. Jeśli nie lubicie bakłażana i na przykład tak jak ja, nie umiecie go robić w domu, to jest dobra opcja do tego, żeby go zjeść. Chociaż raz w roku, macie o co chodzi, nie? Spróbuję z tym sosem. No ten sos taki bardzo, bardzo pomidorowy. I moim zdaniem to danie też jest lepsze niż to mięsne. W ogóle bardzo ciekawe. I mamy też pizzę. Więc zobaczymy, kto wygra ten pojedynek. Przechodzimy do pizzy. Taki mały ziemniaczek mi wyszedł, ale słuchajcie, mamy pizzę. Mamy tutaj ziemniak, mamy pancetę, mamy rozmaryn i mamy przede wszystkim francuską kwaszną śmietanę. Czyli mamy spód biały, a nie pomidorowy, tak jak zazwyczaj. Nawet ten jeden biały ziemniaczek mi uciekł, więc go wsadzam z powrotem, próbujemy. I tu mi ten rozmaryn nie przeszkadza. No w ogóle fajnie, bo jak możecie tutaj zobaczyć, jest świeżo mielony pieprz. I ja na przykład bardzo lubię. I on mi chrupnął pod zębem i puścił właśnie taki smak czystego pieprzu. Ja na przykład to bardzo lubię, ale mogą być osoby, które na przykład nie lubią. Bardzo, bardzo fajna pizza. Fajnie, że biały spód, mam na myśli biały sos, połączeniem szynki, nazwijmy to po prostu w uproszczeniu szynką, z ziemniakiem i z kwaśną śmietaną, to może trochę nawet jakieś takie pierogi nieruskie, ale teraz wymyślam, ale rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Że takie bardzo... Posmaczek? Nie powiedziałabym, że ten ma taki posmaczek, ale ten ziemniak z tą śmietaną, to wiecie, z czym się kojarzy. Od razu z takim właśnie... tak, po polsku. Bardzo smaczne. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, słuchajcie, że oglądaliśmy Kuchenną Rewolucję, to pani Gessler nie podobały się nożyczki i kwestia krojenia nożyczkami, a ja uważam, że to jest super. I w ogóle jak zobaczyłem zdjęcia z restauracji, zanim żeśmy obejrzeli program, bo wy nam podlecaliście w komentarzach to miejsce, żeśmy je odwiedzili, to ja mówię, ej, czyli to pewnie jakaś taki pomysł jej, nie, żeby tam coś te nożyczki, a to nie, to już ten pomysł był dużo wcześniej, przed rewolucjami. Ona wręcz zrobiła wam tutaj trochę, nie? No. Tak, no wręcz się nie podobało, a moim zdaniem to jest super. Napiszcie, co wy sądzicie w komentarzach. Dla mnie to jest ciekawy element po prostu, że możecie sobie nożyczkami pociąć pizzę. No ale zależy, kto lubi, nie? Próbuję. Mówisz, że jak pierogi ruskie. No właśnie, to jest bardzo brzydkie, jak się zaprasą. Taka polska. Może trochę. No bardzo fajna jest. No ja wiem, czemu tobie smakuje. Ona jest bardzo słona, ta pizza. Mi tak średnia słoność. Bardzo, bardzo słona jest. Czyli ty tylko dostaliśmy oliwę. I to jest oliwa ostra. Więc tak, sobie ja tutaj... wybrałam ostrą. Tak. Sobie tutaj machniemy i zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie dużo lepiej. Ale ciasto jest takie pulchne, w ogóle zobaczcie. Takie pulchne ciasto, jak bułka. Okej, teraz z tą oliwą, to jest mega. Bardzo dobre jest. No ja jestem, brzegi są super. Są takie chlebkowe. Ja w ogóle chciałam powiedzieć,
że to jest chyba pierwszy raz, kiedy mi brzegi smakują, bo co one, ja już ci mówię, nie, już ci mówię dlaczego, bo one są spalone, a ja lubię rzeczy spalone i one przez to taki nabiera charakteru ten, ten brzeg, a zawsze w takich normalnych pizzeriach jest taki zwykły biały B. Nie no, brzegi są super, w ogóle najlepiej to oliwa i te brzegi. Mega. Ja myślałem, że my nie damy rady zjeść, ale po prostu jest tak smacznie, że jemy cały czas. Chociaż może pizzę weźmiemy na pół, żeby się tak nie obiadać. Znaczy weźmiemy połowę sobie na wynos. Bardzo dobra jest. Dla mnie troszkę za słona. Klaudia lubi sól, więc dla niej ten. Dla mnie mogło być mniej soli. Nie wiem, ona może przez to, że dużo jest przypraw, nie? Ale pizza, brzegi, top. Oliwa do tego, petarda. To chyba spróbujemy deseru. No, nie miało go być, ale jest, moi drodzy. Dlaczego? Ponieważ pan właściwie powiedział, że sprowadzają kanoli z Włoch, natomiast ten mus w środku robił sami. Krem, szukałam słowa. Nie mogłam znaleźć. Dobra, jeżynki i malinki na razie odbierzemy na bok, bo ja chcę posmarować tego kremu, bo o ten krem mi chcesz chodzi. Posmarować kremu? Posmarować. To ja już jestem chyba zmęczona, albo Prosecco zaczęło działać. Słuchajcie, są dwie opcje. Chyba takie stracciatella, coś takiego, tak? No to jest chyba jakaś ricotta, albo coś takiego. Taki trochę posmaczek jest taki, na pewno kandyzowane coś tam jest. Pomarańcz, trochę taką, jak macie na pączkach kandyzowaną pomarańcz, trochę taki jest posmak. Bardzo ciekawe. Wezmę jeszcze go, chwycę tak chamsko, zrzucę te jeżynki, żeby mi nie spadły. No chrupiące jest, bardzo. Dobre, bo mało słodkie. A ja nie lubię deserów, które są aż tak przesłodzone. Albo w sumie lubię, ale dzisiaj nie mam ochoty, więc idealnie wleciałam. Bardzo smacznie. Ile kosztuje, bo tam nie ma... 19 zł, bo już sprawdzałam. No słuchajcie, teoretycznie jedno kanoli, no ale taka cena byłaby we Włoszech, bo zwykle ona kosztuje 2-3 euro, więc tak mniej więcej wychodzi. Zresztą sprowadzenie, wiecie, rozumiecie, inflacja, nie ma co gadać o cenach, zresztą napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, ale nie, naprawdę bardzo fajne i fajne, że jest taki właśnie wyczuwany taki posmak kandyzowania. To czuję głównie. Jestem ciekawa, co Michał powie. Uwaga, wielkie rzeczy. W odcinku jem malinę. Ale to ciasto fajne. W ogóle pan powiedział, że jak nawet byśmy wzięli na wynos, to może postać spokojnie do jutra i będzie bardzo dobre. Więc przez tą kandyzowaną pomarańcz albo to smakuje jak święta. Taki bardzo świąteczny smak dla mnie. Myślisz, że to pomarańcz? Znaczy, może być coś innego. To nie? Może być coś innego, ale jest naprawdę bardzo smaczne. Ten krem jest bardzo gęsty, chciałem wam powiedzieć. On nie jest taki rozlazły. I to ciasto jest chrupkie, twarde, ale nie za twarde. Tak właśnie, że no ja go nie jestem w stanie tak zjeść. Musiałbym użyć siły, ale to nie znaczy, że ja jakoś się męczę. Złamiesz zęby. Że łamię zęby, nie? Nie męczę się podczas gryzienia. Spróbuję sobie tutaj jeszcze z tą. Bardzo fajne. A, jemy na pół. Jesteśmy już obżarci. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy po. Widzicie, ile zapłaciliśmy łącznie. Nie będziemy was oszukiwać, że to był też jeden z czynników, dla których tu przyjechaliśmy, ponieważ widzieliśmy artykuł na jakimś jednym z trójmiejskich portali, czy takich ogólnopolskich, odnośnie cen tutaj. No i ten artykuł sugerował, że te ceny są przesadzone. My nie będziemy o tym decydować. Wy napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Naszym zdaniem, jak do tej pory odwiedzaliśmy kuchenne rewolucje, to te ceny są zbliżone do tych... Właśnie chciałam powiedzieć, tak. Że one aż tak nie odbiegają. Może tytuł sugeruje wam, że nie wiadomo co, ale wiecie jak jest. Chciałam tylko powiedzieć, że dostaliśmy jeszcze bezy na wynos, bo pani zobaczyła ile zjedliśmy i powiedziała, że normalnie serwują te bezy tak. Do rachunku, ale że zjedliśmy tyle, to już nam dała na wynos. Dokładnie. Także bardzo miła obsługa, bardzo fajnie było. Tak, bardzo fajnie, na pewno było smacznie, to jest najważniejsze. Bardzo nam smakowało, wszystkie dania były dobre. My wam w miejscówkę polecamy, także do zobaczenia albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć.